Halo, halo, witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym drugim webinarze, na spotkaniu z ojcem Andrzejem Mońką. Chwileczkę damy sobie czas na zebranie się. Witam bardzo Was wszystkich serdecznie. Witam przede wszystkim Andrzeja, który jest naszym gościem dzisiaj. Cześć Andrzeju. Szczęść Boże, witajcie serdecznie. Pozdrowienia z Lublina. Andrzej pozdrawia z Lublina. Szczególnie pozdrawiamy duszpasterstwo akademickie z Lublina. Szczególnie kogo w Lublinie pozdrawiamy? No, duszpasterstwo akademickie, ale też 2.0. Trzeba wspomnieć wszystkich braci i mieszkańców. No i stęsknionych wykładowców z KUL-u, których Andrzej, jak liczymy, nie będzie studentem, ponieważ chcemy Andrzeja wysłać w tym roku na studia do Instytutu Nauk Biblijnych, Papieskiego Instytutu Nauk Biblijnych w Rzymie, tak zwanego Biblikum, aby studiował Pismo Święte. O tych studiach troszeczkę dzisiaj też porozmawiamy. Gorąco witam wszystkich naszych wiernych słuchaczy, wiernych obserwatorów, szczególnie naszych przyjaciół, którzy już wsparli Andrzeja i Igora, żeby wybrali się na studia do Rzymu, i tych wszystkich, którzy im kibicują, którzy wspierają modlitwami. I tych wszystkich, którzy już mają w sobie silne postanowienie wsparcia, ale jeszcze chwileczkę się z tym wstrzymają. Nie czekajcie za długo. Jeszcze 2 tygodnie daliśmy sobie na zebranie pieniędzy, aby wysłać naszych dwóch braci do Rzymu. Dzisiaj osiągnęliśmy 1/3 celu. Jak mówią mądrzy ludzie, jesteśmy na dobrej drodze, żeby nie zabrakło pieniędzy na pizzę, na pastę, a przede wszystkim na książki, na mieszkanie i na inne takie bardzo prozaiczne wydatki, ale dzięki którym można mieszkać, studiować w Rzymie. Jaki jest program na dzisiaj? Słuchajcie, jak tutaj weszliście, to na pewno znacie zapowiedź, znacie tytuł naszego programu, naszego webinaru, czyli jak pozyskiwać przyjaciół niegodziwą mamoną, czyli jedna z problematycznych przypowieści biblijnych. Andrzej, który wybiera się na studia biblijne, coś już mam nadzieję będzie w stanie nam o tej przypowieści opowiedzieć. Ale na początku, trochę tak na rozgrzewkę, trochę też zbierając się tutaj, parę słów o samym Andrzeju. Skąd się wziął, co robi, jak to jest, że został dominikaninem i skąd te zainteresowania biblijne. No oczywiście każdy dominikanin pasjonuje się Słowem Bożym, no ale nie każdy poświęca 4 lata na skomplikowane studia najpierw z języków starożytnych, a potem takie badanie linijka pod po linijce, warstwa pod warstwą, aby wyczytać z tego tekstu takie tajemnice, o których się nie śniło filozofom. Jako filozof to mówię. No i potem przejdziemy do tego głównego tematu, czyli naszej przypowieści o nieuczciwym, a może obrotnym zarządcy. I w ostatniej części chciałbym, żeby też Andrzej trochę opowiedział o tych studiach, które planuje, ale co jeszcze ważniejsze, o tym, co planuje po studiach. Bo to nie chodzi o spełnienie jakiegoś hobby, to nie jest kurs sushi czy szydełkowania, ale te studia mają czemuś służyć. I Andrzej, podobnie jak Igor, ma bardzo konkretny pomysł i myślę, że ten pomysł powinien Was jak najbardziej zainteresować. To, co niesamowicie ważne, i mam nadzieję, że ci, którzy byli na ostatnim webinarze, już to wiedzą i nie będą się bali. Bardzo, bardzo zapraszamy Was do zadawania pytań Andrzejowi. Tak jak poprzednio, będę starał się te pytania moderować, tak żeby jakoś wpleść się w naszą dyskusję. Ale ostatnim razem udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dzisiaj sobie ten cel stawiamy, a od Was zależy, jak wysoko ta poprzeczka będzie podniesiona, jak trudne pytania, ile ich będzie. No i jak to wszystko ogarniemy? Widzę, że już trochę nas się zebrało, więc myślę, że tak spokojnym krokiem zacznijmy tę pierwszą część spotkania. Andrzeju, ja chyba ci tego pytania nigdy nie zadałem, a muszę wam przyznać, że bardzo lubię zadawać to pytanie moim braciom. Jak to się stało, że zostałeś dominikaninem? I jak to zwykle bywa w tego typu pytaniach, każda z tych historii jest inna i moja była też złożona i nie taka prosta i sztampowa, jak by się mogło wydawać, że jest droga do zakonu.
Otóż nie było tak, że od dziecka marzyłem o tym, żeby być jakimś księdzem, czy tym bardziej pewnie zakonnikiem. Gdzieś tam nie odprawiałem mszy pokryjomu na działce. Mówiąc w dużym skrócie, tak naprawdę taka wiara żywa rozpoczęła się gdzieś na moich studiach, bo przed wstąpieniem do zakonu studiowałem, skończyłem geodezję i kartografię we Wrocławiu 5 lat. I na początku tych studiów miałem takie doświadczenie, no rzeczywiście tego, że Pan Bóg jest kimś żywym, jakoś takie większe zainteresowanie tymi sprawami związanymi z duchowością, z duchem, z religią. No i to pytanie gdzieś tam powoli kiełkowało, to wezwanie, czy może ja nie stanowił po drugiej stronie ołtarza. I gdzieś tam od drugiego roku, trzeciego już tak bardzo intensywnie we mnie kotłowało się to pytanie. No i też w tym czasie postanowiłem sobie wyruszyć na rekolekcje powołaniowe do Dominikanów, a samych Dominikanów spotkałem we Wrocławiu właśnie w czasie studiów. Tam się u nich spowiadałem. Nie byłem wprawdzie tam zaangażowany w żadne duszpasterstwo akademickie, ale uczęszczałem tam na msze święte i tam się też spowiadałem i mi bardzo imponowali Dominikanie. Jakoś chyba pierwszy raz w życiu miałem takie doświadczenie, że mogę coś wynieść z mszy świętej, z kazania, że może być jakoś inspirujące, że jakaś myśl mnie może zatrzymać. I jakoś byłem pod wrażeniem tego charyzmatu, spodobał mi się. No i to pytanie gdzieś tam powołaniem kiełkowało. Po samych studiach z geodezji postanowiłem sprawdzić to, czy rzeczywiście to jest prawda, czy nie. To nie jest tak łatwo rozeznać, czy to jest pragnienie, czy to jest pokusa, czy to jest ucieczka, czy to jest coś głębszego. No i wstąpiłem do seminarium w Opolu. Tam O, byłem dwa to chyba nie lata. ten adres. Nie ten adres, to Chcielibyśmy prawda. w Opolu założyć klasztor, ale na razie go nie ma. Nie ma, nie ma. To prawda, może to będzie kolejny z celów. Może szkołę biblijną otworzymy w Opolu, to będzie coś. Pozdrawiamy Opole, pozdrawiamy Wrocław. Tak jest. No i rzeczywiście po tych 2 latach to pytanie o Dominikanów wróciło i postanowiłem tam wstąpić. I rzeczywiście to był jak taki świeży, głęboki oddech, że w końcu jestem na swoim miejscu i wszystko nagle się takie uspójniło. No, poczułem się jak na swoim miejscu i od tamtego czasu, no, jest, nigdy tego nie żałowałem i do dzisiaj tak jest. No i to w takim wielkim skrócie, oczywiście zawiłą historię z meandrami. No, a jak Andrzej Mońka w roku 2015 wstępował do zakonu, tak? W 15? 14. 14, 14, 15, 15 był pierwszy pierwszy ślub ślub. składałeś. To jak w 2014 roku Andrzej Mońka wstępował do zakonu, to jak wyobrażał, że będzie, co będzie robił po studiach, poświęceniach Andrzej Mońka? Jak sobie wyobrażałeś swoje miejsce w zakonie? Może sobie nie wyobrażałeś tego? Raczej to drugie, to trudno było, tam tyle jest zmiennych, tyle możliwości, że to od samego początku nie myślałem o tym, co będę chciałem. Na pewno to, co mnie najbardziej pociągało, to jest gdzieś przekazywanie Ewangelii dalej, głoszenie dobrej nowiny, czyli też chciałem jakąś aspirować do tego, żeby inspirującą myśl zostawić gdzieś na kazaniu, czy gdzieś tam w jakichś grupkach. I to było, tak, to było na początku gdzieś moim pragnieniem, żeby się dzielić dobrą nowiną. No właśnie, dzieje się dobrą nowiną. Wszyscy staramy się to robić. Mam nadzieję, że raczej z lepszym niż gorszym skutkiem. A dlaczego takie bardziej profesjonalne zainteresowanie Pismem Świętym? Tak? No bo można robić swoje lekcje divina, można tam do jakichś komentarzy zaglądać i pewnie większość wspaniałych duszpasterzy na tym poprzestaje i są świetnymi duszpasterzami, świetnymi kaznodziejami. No ale część, tak jak ty, nie zatrzymuje się tutaj, tylko chce tak głębiej wejść w Pismo Święte. Skąd taki pomysł? No myślę, że każdy musi sobie znaleźć jakiś swój sposób modlitwy, który jemu odpowiada najbardziej. Dla mnie właśnie tym sposobem, i to od lat, jeszcze przed wstąpieniem do zakonu, już na studiach było odkrycie w sumie, tak trzeba by powiedzieć, Pisma Świętego. I jakby miałem poczucie od początku, że to jest jakaś forma modlitwy dla mnie, że to jest dla mnie jakoś karmiące, inspirujące, że mnie zmienia, że miałem właśnie jakieś pragnienie, czułem pociąg, często czytałem to Pismo Święte.
Więc to raczej znalezienie, oczywiście tak jak powiedziałeś, no każdy czyta jakoś tam, czy stara się, czy z Dominikanów, czy bada, ale chodzi o położenie akcentów i no, u mnie ten akcent był jakoś rzeczywiście bardziej położony i mnie to jakoś, no powiedzmy, karmiło, tak by trzeba powiedzieć. Tak, o tym, co dalej, jak dalej chcesz tę swoją pasję skanalizować, jak dalej chcesz tę pasję rozwijać, powiemy jeszcze pod koniec naszego spotkania. Witam wszystkich, którzy w międzyczasie dołączyli. Ja się nazywam Dominik Jarczewski, jestem regensem polskich Dominikanów, czyli bratem odpowiedzialnym za życie intelektualne w prowincji, za naszych braci studentów, za nasze instytucje intelektualne, jak Instytut Tomistyczny, Instytut Historyczny, Instytut Tomasza Zakwinu w Kijowie, również Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów i staram się też wspierać te lokalne inicjatywy, jak nasze szkoły filozofii i teologii w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu, Tarnobrzegu, Jarosławiu i mam nadzieję, że o żadnej nie zapomniałem. Oczywiście wiele szkół wiary, nasze mniszki, naszych tercjarzy, trochę tego jest, ale przyznaję, że jednym z takich ładniejszych momentów jest ten, kiedy właśnie można wysyłać braci na studia, a jeszcze piękniejszy, kiedy ci bracia kończą studia, przyjeżdżają i rzeczywiście tą wiedzą się dzielą. No, Andrzej jest na razie na tym etapie wysyłania na studia, ale my też nie wysyłamy byle kogo. Sprawdzamy naszych braci, czy się nadają, czy podołają. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu, Andrzeju, z twoim nowym przeorem w Rzymie, ojcem Polem, który jest Irlandczykiem, jest przeorem klasztoru San Clemente, gdzie, Andrzeju, będziesz mieszkał. No i jak powiedziałem, że właśnie studia biblijne, to ojciec Paul, no, który jest też takim starszym ojcem, przez kilkadziesiąt lat był na misji w Iranie, więc też niezbyt proste miejsce, nawet bardzo trudne miejsce i de facto musiał stamtąd uciekać pod groźbą śmierci. No to tak popatrzył i tak się zmartwił, mówił, o rety, takie poważne, takie trudne studia, o rety, będzie musiał tyle się męczyć, mógł coś prostszego wybrać. No więc staramy się być rozważni, jednak sprawdzić, czy nie nałożymy na naszych braci zbyt dużego brzemienia, więc sprawdzaliśmy też, jak Andrzej się czuje w Piśmie Świętym, tak profesjonalnie i czy ma zadatki na takie bardziej naukowe zgłębianie Pisma Świętego. No i pozwólcie, że dzisiaj trochę rozszerzymy to testowanie Andrzeja. Dzisiaj wy jesteście, no może nie egzaminatorami, bo przed egzaminatorami to jednak się boimy, ci egzaminatorzy nas stresują, więc przyjaciółmi Andrzeja, którzy no z takiej troski chcą sprawdzić, co ten Andrzej może nam o Piśmie Świętym opowiedzieć. Gdybym wiedział, że to jest egzamin, to bym się nie zgodził na to spotkanie. No dobrze, teraz nie mogę się wycofać. Nie możesz się wycofać, ale sam zaproponowałeś fragment z Pisma Świętego i przyznam, że trudny wybrałeś, więc bez dłuższych wstępów przejdźmy do niego. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Te słowa padają w Ewangelii. W Ewangelii według świętego Łukasza. Łukasza, dokładnie, w Ewangelii świętego Łukasza, przy okazji jednej z przypowieści, i sama ta przypowieść jest problematyczna, o nieuczciwym albo o obrotnym zarządcy. Myślę, że jakoś tę przypowieść kojarzymy, no ale na wszelki wypadek historia jest taka. Mamy zarządcę, ten zarządca okazuje się, że trwoni, marnotrawi majątek swojego pana. Więc pan go wzywa i mówi mu, że w związku z tym pozbawi go jego funkcji i zwolni go z jego pracy. Ale zanim on się pożegna, zanim zda rachunek ze swojego marnotrawnego zarządu, ten wpada na pomysł. Wzbiera wszystkich dłużników swojego pana i zmniejsza im ich długi, ich to, co są winni jego panu. Można by powiedzieć, że jeszcze większego marnotrawstwa dokonuje i tu się nagle pojawia pewien zwrot akcji, bo dowiadujemy się, że pan pochwalił nieuczciwego bądź obrotnego zarządcę. No właśnie, właśnie.
No to jak to jest? Zacznijmy może bez żadnych wstępów od samego końca. A to znaczy, jaki pan pochwalił tego zarządcę? Ten właściciel z przypowieści, czy pan, no to ewangelista mówi o panu Jezusie. Tak? Kto kogo pochwalił tutaj? No rzeczywiście to jest jedna z trudniejszych przypowieści, ale już nie rozgadując się. Parę jest konsensusów, jeśli chodzi o tę przypowieść. Ona pojawia się w ogóle rzadko w liturgii, w kościele parę razy. Bogu dzięki, dla kaznodziejów. Tak, i często właśnie jest troszkę rozdzielana, że jest ta przypowieść, a potem jest to wytłumaczenie Pana Jezusa, który tłumaczy tę przypowieść. I właśnie te słowa o tych przyjaciołach się pojawiają tutaj po tej przypowieści, do której się nawiązuje, jak może uda mi się do tego dojść. Więc to jest ważne, żeby jakby w całości czytać tą scenę. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, większość uczonych dzisiaj mówi, że jest to pan właściciel tego majątku, że to on chwali tego swojego rządcę, ponieważ byłoby to dziwne, akcja musiałaby się urwać w takim dziwnym momencie, że tutaj pan przywołuje tego rządcę, on tych dłużników nagle daruje im dług i nagle jest akcja przerywana i Bóg pochwalił rządcę, że roztropnie postąpił. Tam wcześniej ten pan, czyli Kyrios grecki, jest użyty już wcześniej dwa razy w stosunku do tego pana, właściciela tego majątku, co jeszcze tylko jakby wzmacnia ten argument, ale coś, co najbardziej mnie też przekonuje, jest to, że pada ta przypowieść, że pan pochwalił nieuczciwego rządcę i wtedy pan Jezus mówi, ja wam powiadam, przyjdźcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Czyli jakby zamyka tą akcję, otwiera ją tą przypowieścią czy tą historią o tym rządcy, zamyka ją i mówi, a ja wam powiadam, wy także pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Więc wydaje się, że to jest pan właściciel tego majątku. Oczywiście, jak to bywa w biblistyce w ogóle, to zawsze jest jakaś hipoteza, która jest poparta lepszymi lub gorszymi argumentami i możemy się spierać na ten temat, ale tu trzeba powiedzieć, że jest konsensus wśród badaczy tego fragmentu. No to nawet tak na logikę brzmi, tak? Pan pochwalił, a ja. Czy jakoś też siebie stawiam tak, obok niego. Tak. No to Nowy rzeczywiście. Ale to nie rozwiązuje naszego problemu. No wyobraźmy sobie tak. Poproszę kogoś, żeby zarządzał na przykład wypłatami na studia braci, bo właśnie państwo wpłacacie pieniądze dla naszych braci. My też jako prowincja przeznaczamy pewne pieniądze, jakieś stypendia też do tego dochodzą. To jest mnóstwo pracy, rachunków. Ja wolę, prościej jest mi napisać dwa artykuły z filozofii niż bawić się z tabelkami w Excelu, więc zatrudnię zarządcę, który będzie wysyłał te pieniądze. No i gdzieś te pieniądze nagle znikną i nagle się okaże, że Andrzej nie ma za co zapłacić za mieszkanie. No i nagle ten zarządca, kiedy już go zwalniam, to on jeszcze więcej tych pieniędzy rozdaje, czyli ja mam jeszcze większe manko w kasie, to za co ja za przeproszeniem mam go chwalić? I oczywiście to pytanie pierwsze się narzuca, skoro to jest ten właściciel tego majątku, to za co on chwali tego swojego zarządcy, który na pierwszy rzut oka wydaje się, że to, co zrobił, było nieuczciwe i jeszcze stracił na tym właśnie, jak powiedziałeś, na zarządca, więc za co mógłby go pochwalić. No i tu już padają różne odpowiedzi. Tu potrzeba troszeczkę szerszej odpowiedzi, bo można założyć, że postąpił uczciwie bądź nieuczciwie. I są dwie możliwości rozwiązania w tym, że postąpił uczciwie i dwie albo trzy, powiedzmy takie, że postąpił nieuczciwie. Różne interpretacje tej samej sceny. Mogę o nich po dwa zdania powiedzieć, bo to może być trochę... Ale to bardzo poproszę, bo na razie trudno mi jest sobie wyobrazić, jak mogłoby być czymś uczciwe wydawanie cudzych pieniędzy. Otóż, i to jest to może ta pierwsza z tych, zakładając najpierw, że jest uczciwym rządcą, to, co jest pewnie najbardziej popularne na ambonach, jak słucham interpretacji tej sceny, mianowicie to, że się broni, że rządca zrezygnował ze swoich należności, jakie mu się należały w czasie tej dzierżawy.
Czyli jemu za to zarządzanie tym majątkiem swojego pana należało się jakiś odsetek, co jest prawdą. On nie był też niewolnikiem, bo zauważmy, że zakłada, że może znaleźć, żeby mnie przyjęli do innych domów, tam przyjaciele, mówi sobie. Czyli on nie jest, no nie jest niewolnikiem. Nie? Działa w imieniu swojego pana i za to ma jakieś odsetki. I często się mówi, no, że on po prostu zrezygnował ze swoich odsetek i postąpił roztropnie, bo właściciel na tym nie stracił, a on zaskarbił sobie wdzięczność tych dłużników, że tutaj zmniejszył ich dług i może z nimi współpracować kiedyś tam, w przyszłości. Z tym, że ta interpretacja jest też kłopotliwa, bo zauważmy, że on darował temu pierwszemu 50%, drugiemu 20% i na każdej z tych transakcji zarobiłby około 500 denarów, czyli łącznie 1000 denarów miałby zarobić, co odpowiadałoby 3-letniej pracy, tak? Równoważności 3 lat pracy, co jest mało prawdopodobne i chyba, że to jest hiperbola Łukasza, to znowu możemy jakoś to niuansować. Nie ma za wielu źródeł na ten temat, ale wydaje się to, co poświadczone źródła to mówią, że w Rzymie najwyższy odsetek za tego typu transakcje to było 12% w pierwszym wieku po Chrystusie, a tu jest 50 i 20, czyli wydaje się, że to jest za dużo, że żeby należało mu się 50%, też nawet na, no, na zdrowy rozsądek, że połowa sumy należałaby się jemu, nie? Plus to, że słuchacze, którzy słuchali Pana Jezusa, musieliby zdawać sobie sprawę z tego kontekstu, że tutaj coś mu przysługuje i tak dalej. Więc to jest pierwsza z tych możliwości uczciwości. Raczej mało prawdopodobna. Raczej mało prawdopodobna, bo to jest za dużo jednak, to co on by ugrał na tych transakcjach. Druga jest taka, i ona już jest bardziej prawdopodobna, mnie bardziej przekonuje, jest taka, to niedawno taki badacz Goodrich się nazywał, wyszukał w źródłach, że tego typu zwyczaj w basenie śródziemnomorskim istniał. To znaczy, że z powodów socjotechnicznych co jakiś czas ten pan albo jakiś rządca w imieniu pana mógł darować całość lub część długu po to, żeby ten kontrakt mógł trwać dłużej. To znaczy bardziej opłacało się co jakiś czas zmniejszyć, darować ten dług, niż znaleźć sobie innego dłużnika, dzierżawcę, no dłużnika też, niż znaleźć sobie innego dzierżawcę na jego miejsce. Więc co jakiś czas darowano długi albo darowano w przypadku jakichś klęsk żywiołowych, czy państwo mogło też coś takiego narzucić. I to jest bardziej przekonywające, choć no to znowu słuchacz Pana Jezusa mówił jednak do ludzi prostych, choć jednak jakoś może z tą kulturą agralną zaznajomionych, no musielibyśmy założyć, że oni się tak dość płynnie obracają w tego typu sprawach, że wiedzą, że to tak funkcjonowało, że on mógł to zrobić. I niektórzy próbują go bronić, że on po prostu postąpił uczciwie, że mógł to zrobić i znowu zaskarbić sobie wdzięczność tych dłużników. Trochę się tak rozgadałam, ale to wymaga jakby szerszego... Nie, no to jest ciekawe, ja... Tutaj zamilkłam, ja też potrafię milczeć, jak coś ciekawego już usłyszę w szczególności. Takiej interpretacji nie słyszałem jeszcze. No, można by sobie wyobrazić, że Pan Jezus na przykład opowiedział tę przypowieść na spotkaniu celników. Tak? I w takiej gromadzie, no to tak, no, to tak jakbyśmy zaprosili Pana Jezusa na spotkanie klubu biznesowego. No, zakładam, że nie opowiadałby o chwaście i konkolu, ale trochę inne przypowieści by się wtedy pojawiły. I tu z kontekstu tej przypowieści, no to mówi do faryzeuszów i swoich uczniów, bo uczeni w piśmie wcześniej go konfrontują na początku 15 rozdziału i on mówi do nich, więc tutaj akurat, no, to jest jakaś wyższa sfera społeczeństwa, ale no można tu właśnie się spierać, ale ona jest bardziej przekonywająca, aczkolwiek no znowu, to jest troszkę, mam wrażenie, że taka przesadna ambicja usatysfakcjonowania współczesnego czytelnika, żeby to wszystko uspójnić, żeby w każdym detale to było logiczne i żeby go wybronić, nie? A nie jest to konieczne, żeby tak zrobić. To jaką interpretację proponujesz? To znaczy, jaką no się zachowuje? I teraz możemy powiedzieć, że on go pochwalił, mimo że był nieuczciwy. No właśnie. To jest dziwne, nie?
Niektórzy mówią, ale to od razu mówię, że to jest takie niszowe i trudne do wybronienia, że to jest w ogóle wszystko ironia. Że Pan pochwali nieuczciwego rządcę, to jest ironia, to jest taki sarkazm i później Pan Jezus miał na tej fali znowu, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, to daleko, to tak daleko zajedziecie. Ale to się nie broni w kontekście całej Łukaszowej Ewangelii, dziejów apostolskich, tego wszystkiego. No trudno, więc nie będę temu poświęcał dużo czasu. Inna jest taka, że chodziło bardziej o odzyskanie honoru tego właściciela. To znaczy, że nastąpiła jakaś rysa wizerunku tego właściciela. Sprawa honoru była dużo ważniejsza, bardziej niż dla nas obecnie. I teraz ci dłużnicy, myśląc, że ten dłużnik działa w imieniu swojego pana, że właśnie jest lojalnym sługą, miłosiernym i szczodrym, że on teraz właśnie przedstawia tego pana w dobrym świetle, że on tutaj jest taki hojny i daruje takie długi, więc to oskarżenie prawdopodobnie jest po prostu niesłuszne wobec tego no, dłużnika i jego pana. Ale coś, co, i to znowu jest trochę takie zniuansowane, złożone jakoś tam, ale coś, co mnie najbardziej gdzieś tam przekonuje, to jest takie, że po prostu pan pochwalił go za spryt, że on sprytnie zrobił. To znaczy darował te długi i jako syn tego świata po prostu zaskarbił sobie wdzięczność tych ludzi. Trochę nawet to jest takie korupcyjne działanie. Nie? Pan Jezus powie, że właśnie synowie tego wieku roztropniejsi są w myśleniu o swojej przyszłości, że potrafią nawet coś zakombinować, coś użyć tego pieniądza tak, żeby sobie zapewnić lepszą przyszłość i ten rządca właśnie to zrobił. No sprytnie to postąpiłeś, rządzę, że ty tak darowałeś długi i sobie zaplanowałeś swoją przyszłość. To szapoba. To jest coś tego typu historii. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Widzę, że tutaj się już pierwsze pytania pojawiają, ale chwileczkę się jeszcze wstrzymamy, bo chciałbym zostać przy przypowieści. Jeżeli macie jakieś pytania do tej przypowieści, bardzo was zapraszam, można w czacie pisać. Można też pisać wszelkie inne pytania, my do nich wrócimy, ale też nie chciałbym tracić wątku, tak? Bo się wszyscy w tym pogubimy. Piszcie pytania, my je notujemy i będziemy we właściwym momencie do nich się zwracać i bardzo was do tego w ogóle zachęcam. Ja zadam pytanie do Andrzeja, ale to pytanie jest troszkę też do was, jak sądzicie i piszcie też w komentarzach, no i zobaczymy, do czego wspólnie dojdziemy. Bo tutaj powiedziałeś, Andrzeju, o sprycie. Ja się zajmuję trochę teorią cnót, bardziej od strony filozofii poznania, ale chcąc nie chcąc od strony etycznej również. No i jak przyjrzymy się różnym katalogom cnót i wad w różnych kulturach, w różnych epokach historycznych, no to te katalogi niekoniecznie się pokrywają. Na przykład dla Arystotelesa pokora była wadą, nie cnotą. Cnotą będzie w kulturze chrześcijańskiej i w ten sposób też tę pokorę, oczywiście można ją źle, można dobrze rozumieć, tak będziemy zasadniczo traktować jako pewną cnotę. Spryt, no właśnie, spryt to jest wada, czy spryt może być pewną cnotą? Czy jako chrześcijanie powinniśmy być sprytni? To jest może taka niedoceniona przez nas cnota. Jak myślicie i jak ty, Andrzeju, myślisz? Czy powinniśmy, czy w duchowości chrześcijańskiej, czy w naszym życiu, w Ewangelii jest miejsce na spryt? Myślę, że tak. A jeszcze otwierając nawias, to słowo oczywiście jest szersze, ten przysłówek fronimos, znaczy mądrze, roztropnie, sprytnie właśnie są te panny roztropne, które zabiegały o swoją przyszłość. I to jest właśnie użyty ten sam rodzaj słowa. A to tutaj już nie ma wątpliwości, że to jest cnota. Tak, czyli no w tym sensie, jeżeli ten spryt używam do tego, żeby pomyśleć o swojej przyszłości, zadbać o swoją przyszłość na przykład, albo sprytnie korzystać ze swoich pieniędzy, które mam roztropnie, z talentów, że mogę je najlepiej użyć, znając siebie, no to to jest jak najbardziej słuszne. Oczywiście spryt czy chytrość, no to często jest chyba raczej bardziej pejoratywne, że to jest ktoś wykorzystuje swoją inteligencję właśnie przeciwko komuś, żeby kogoś manipulować, żeby kogoś owinąć wokół palca i tak dalej. No może tak być. Dynamit możemy użyć na wojnie albo w kopalni. Czyli jak mamy jakąś wielką taką
na jakąś cnotę, to możemy ją, czy jakąś, masz bardziej talent, cechę, to możemy ją użyć przeciwko sobie albo żeby sobie pomóc, albo innym. Więc mówiąc skrót, według mnie tak. A jest miejsce na spryt na modlitwie? Można być sprytnym w organizacji swojej modlitwy? Samej modlitwy nie sądzę, ponieważ no, to jest więź. To tak jakbyś zapytał, czy możemy być sprytni w rozmowie z kim, kogo kocham. No to w jakim sensie, jeżeli chciałbym coś ugrać, jakoś go zmanipulować, czy coś, no to nie. Ale jeżeli go może jakoś podejść, bo go znam i jakby... No z tym, że no, Boga nie oszukasz. Więc wydaje mi się, że to... No nie wiem, na czym miałoby to polegać, ten spryt. W organizacji sobie czasu, tych zewnętrznych warunków, sposobu modlitwy, jakiś wyboru techniki, to jak najbardziej spryt. Ale samej modlitwy, czy tutaj to jakoś tak intuicyjnie coś mi mówi, że niekoniecznie. No bo tutaj wracamy do naszej przypowieści, do naszego tytułowego cytatu o pozyskiwaniu sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. No właśnie, mamy kupować przyjaciół. No właśnie. I teraz można szybko odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy tak, jeżeli byśmy doczytali ten werset do końca, to Pan Jezus mówi, czyńcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby, gdy się skończy, przyjęli was do przybytków niebieskich, do namiotów niebieskich. Czyli kontekst tu już jest eschatologiczny. Czyli to nie chodzi o tych przyjaciół tutaj na ziemi, że ja mam sobie kupować tutaj przyjaciół, jakoś interesownie ich zdobywać, co w ogóle jest zaprzeczeniem przyjaźni głębokiej, partnerskiej więzi, że ja teraz jakoś kupię sobie tą przyjaźń, nie? Tylko chodzi o to, żeby pozyskiwać sobie przyjaciół tych, którzy kiedyś w niebie będą się za nami wstawiać i będą nas przyjmować do tych przybytków niebieskich, czyli do nieba, czyli się wstawiać jakoś za nami, bo za życia im pomogliśmy, bo właśnie dobrze gospodarowaliśmy swoim mieniem, z myślą, z troską o przyszłości. A czy to nie jest takie myślenie instrumentalne, tak? Ja ci zrobię dobrze, ale bo tak naprawdę chodzi mi to, żebyś ty mi dobrze zrobił. To nie brzmi tak zbyt... Oczywiście, oczywiście, to jest taki zarzut interesowności, że ja teraz używam pieniędzy, żeby sobie myśleć o swojej przyszłości, więc to robię interesownie. I po pierwsze, my tutaj nigdy do końca w życiu nie będziemy na czysto bezinteresowni. To po pierwsze myślę, że tak jest, że to byłoby naiwne, że tak możemy zupełnie bezinteresownie działać. Po drugie, można by zanegować wiele innych wezwań Pana Jezusa, na przykład kochaj Boga całym sercem. Miłość zakłada jednak wolność. No to jak ktoś mi miałby narzucić przykazanie miłowania, które w sobie zawiera wolność, czyli byłoby też przeciwne definicji miłość, prawda? Więc to oczywiście znowu jest skrótem myślowym, czyli że to jest wezwanie do tego, żeby dobrze gospodarować ze swojego mienia, czyli dzielić, w kontekście Łukasza chodziłoby o to dzielenie się jałmużną z najuboższymi. To w innych fragmentach też o tym mówi, sprzedajcie wasze mienie, dajcie jałmużnę, sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, czy w 18 rozdziale mówi, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie. Z całej kontekstu Łukaszowego chodzi właśnie o dawanie jałmużny i oczywiście jesteśmy wezwani, żeby robić to coraz bardziej bezinteresownie, żeby to coraz bardziej wypływało z naszego serca, a nie było narzucone jakoś z góry jakaś norma, ale wiemy, że do tego dojrzewamy, że to jest modelowe przedstawienie, prawda? No właśnie, właśnie, czyli troszkę można by powiedzieć Łukasz, którego kojarzymy jako lekarza, jako takiego ewangelistę miłosierdzia Bożego, no byłby takim ewangelistą też dla przedsiębiorców. Nie wiem, czy wśród nas są jacyś przedsiębiorcy, ale jeżeli macie jakieś pytania, to zobaczymy, co nas, to zadawajcie je w naszym czacie, zadawajcie je w komentarzach i spróbujemy trochę podpytać ojca Andrzeja, czy jakie nauki, taka Ewangelia dla przedsiębiorcy, już takiego cnotliwego, powiedzmy nie trwoniącego, ale właśnie rozważnego, moglibyśmy się dowiedzieć. No może właśnie Pan Jezus, który mówił o rzeczach niebieskich, nie tyle tymi ziemskimi pogardzał, ale pokazywał, jak jedno do drugich właściwie ustawić. Teraz pozwól, Andrzeju, że oddam głos naszym słuchaczom, bo zebrało się już parę pytań.
Zacznijmy od pytania od Radka. Jakie wyjaśnienie przypowieści przyjmujesz ty, ojcze Andrzeju? No, podałeś kilka tych wyjaśnień, które tak ty odczytujesz, tak, żeby nie poprzestać na tych, jeden powie tak, a drugi powie tak. Według mnie rządca postąpił nieuczciwie. To znaczy te zakładanie, że postąpił uczciwie, są według mnie trochę naciągane. I znowu jest to stwierdzenie, pan pochwalił nieuczciwego rządcy, czyli to określenie się później pojawia. Plus pan Jezus potem mówi, że jeżeli nie okazaliście się wierni w zarządzaniu, mamono, kto wam da większe dobra. Czyli znowu jest założenie, że postąpił nieuczciwie. I owszem, to jest prowokacyjny charakter tej przypowieści, ale jakbyśmy zobaczyli, Łukasz ma dużo tego typu scen z przypowieści. Na przykład u Łukasza przeczytamy, że kto nie ma w nienawiści swoich rodziców, nadto samego siebie, nie może być nazwany moim uczniem. Tylko gwałtownicy wdzierają się do Królestwa Bożego. Albo Pan Bóg pośrednio jest przyrównany do niesprawiedliwego sędziego, który broni tam w domu. Nie? Czyli jest dużo takich materiałów u Łukasza prowokacyjnych, które na pierwszy rzut oka są dziwne, tak? Na przykład nienawiść samego siebie. No to z innych miejsc widać, że to jest oczywiste, jakieś zanegowanie przesłania podstawowego Ewangelii. I tutaj znowu Pan Jezus od razu kontruje, że nie chodzi o nieuczciwość, bo właśnie zaraz potem pojawiają się te słowa, kto w bardzo małej rzeczy, najmniejszej rzeczy jest nieuczciwy, ten będzie dłużej nieuczciwy. I potem zaraz mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli nie możecie służyć pieniądzowi, nie możecie być nieuczciwi, ale możecie z nim sprytnie, roztropnie gospodarować, tak jak ten. Czyli musimy znaleźć dobry klucz do przypowieści. Może ja mogę o tym mówić godzinami, więc może tutaj... No ale także może dać taki ogólny klucz, bo jeszcze jest kilka pytań, a czekamy na kolejne. To jak te prowokacje czytać? To znaczy nie czytać ich dosłownie, tak? Do czego mają nas sprowokować? Właśnie te prowokacje Łukasza, czy może bardziej Pana Jezusa jednak? No właśnie do tego, że właśnie o tym teraz rozmawiamy, czyli to zostawia jakiś niedosyt, możemy zastanowić, o co to chodziło, dlaczego Pan Jezus to w ten sposób mówi, czyli nas prowokuje do jakiegoś myślenia. I oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że do każdej przypowieści pasują różne klucze interpretacyjne. I teraz znając całe przesłanie Nowego Testamentu Pisma Świętego, musimy wiedzieć w tych momentach najtrudniejszych, że to nie może chodzić o coś wykluczającego się. Dam taki przykład, który lubię. Jest przypowieść o dobrym Samarytaninie. I możemy powiedzieć tak. Tego człowieka przy drodze minął kapłan, minął lewita i dopiero ten Samarytanin, taki półżyd, gdzieś tam nieuważany w ogóle za kogoś tam prawowiernego, pomógł temu dobremu Samarytaninowi. Więc można Więc możemy powiedzieć, że Pan Jezus ewidentnie chciał tutaj znieść instytucję kapłaństwa. No pasuje, minął kapłan, minął lewita. Jeszcze sobie dodamy, że Pan powiedział, że w duchu i w prawdzie, ani w tej świątyni, ani na tej górze. No to ewidentnie Pan Jezus chciał i pasowałby klucz, pasowałby, że Pan Jezus chciał znieść kapłaństwo. Tak? I różne klucze, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest rozpoznać gatunek, czyli że to jest przypowieść, że różne rzeczy będą pasować do danej przypowieści. Trzeba wiedzieć, no znając właśnie całe Pismo Święte, przesłanie, że posyła Pan uczniów, każe im odpuszczać grzechy, cała struktura Kościoła w dziejach apostolskich neguje tą interpretację, ale jest możliwe. To tylko tak znowu takim szerszym. Tak, czyli czytać Pismo Święte w całości, nie wyrywać z kontekstu i chyba z pokorą też to Pismo Święte czytać, tak? Z taką pokorą, że tak jak to mówił francuski filozof Gabriel Marcel, są w życiu problemy, które rozwiązujemy, ale są też tajemnice. I tak tajemnice dotyczą Boga, dotyczą wielkich pytań egzystencjalnych. I to nie są pytania, na które mamy znaleźć odpowiedź, ale to są pytania, które mają nas rozwiązać, nas w jakiś sposób zmienić. To był mój wstęp filozoficzny, ale tu są kolejne pytania. I pytanie od Agnieszki. Jak inaczej przetłumaczyć greckie mamona? Czy sposób, proponuje Agnieszka? No bo to mamona to jest takie słowo potoczne, weszło do języka, ale wiemy na przykład, że talenty
w Piśmie Świętym to nie są talenty, tak jak my je rozumiemy, tylko to chodziło o pewną jednostkę pieniężną, prawda? Jednostkę miar. A ta mamona, co ona oznacza? I ta mamona, to jest ciekawe pytanie, to jest po prostu hebrajskie słowo, które właśnie nawet Łukasz nie przetłumaczył na język grecki. Ta przypowieść ma w ogóle dużo hebraizmów i takich konstrukcji, na przykład jest rządca niegodziwości, tam jest dosłownie, to jest taki hebraizm. Nie ma tam przymiotnika, to są dwa rzeczowniki koło siebie. No tam nie chcę już chodzić jakieś meandry. Natomiast sama mamona, to znowu tak, to znaczy po prostu pieniądz w takim pejoratywnym znaczeniu, tak jak przeszło to do języka polskiego. I on nawet na grecki tego nie tłumaczy. I tak, chodzi o mamonę, która sama w sobie, i teraz nie chodzi o to, że pieniądz jest czymś wewnętrznie złym, ale znamy siłę jakby atrakcyjności pieniądza. Po prostu rozglądając się naokoło, widząc bogatych ludzi, jest to naszym doświadczeniem po prostu fakt, że mało ludzi potrafi sobie poradzić, kiedy ma dużo pieniędzy. Zazwyczaj jak ktoś ich to korumpuje, niszczy, że mało jest osób, które potrafią potem się dzielić hojnie tymi pieniędzmi i tak dalej. Więc to jest taka bardziej przestroga, że używajcie tych pieniędzy, które rzeczywiście mają w sobie taki ładunek. Tak jak zresztą i władza, i seksualność, to są takie rzeczy neutralne albo dobre same w sobie, ale które mogą być użyte przeciwko nam. Nie wiem, czy... No tak jak jeden z moich formatorów mawiał, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w ludzi, tak? Znaczy jak masz te pieniądze, możesz wydać je na głupoty, a możesz je wydać tak, żeby jednak, no właśnie, wyrazić swoją miłość, tak? Pewnie zawsze ta miłość będzie niedoskonała, ale dać miejsce dla miłości drugiego człowieka. Pytanie od Joanny. Rządca został oskarżony o trwonienie majątku, a potem jakby potwierdził ten zarzut, trwoniąc go, obniżając długi. O tym żeśmy troszkę już rozmawiali, ale Joanna chciałaby wiedzieć, co ty, Andrzeju, o tym, jak to rozumiesz z tym trwonieniem? Tym trwonieniem w ogóle jest ciekawa rzecz, ponieważ tuż przed tą przypowieścią jest syn marnotrawny, który trwoni majątek swojego ojca. I to są dwa miejsca, gdzie występuje to słowo. Co niektórzy właśnie chcą połączyć te dwie sceny, że na przykład to byłby obraz rządcy, który tam daruje, nie wiem, grzechy czy coś, tam się trwoni ten majątek, potem się rehabilituje. W każdym razie to mnie nie do końca przekonują te interpretacje, no ale to znowu, to już o tym mówiliśmy. Albo zakładając, że on mógł to zrobić, są takie interpretacje, że powiedzieliśmy, że on mógł zmniejszyć ten dług w imieniu swojego Pana i to nie było trwonienie, albo rzeczywiście roztrwonił jeszcze bardziej, potwierdzając, że jest nieuczciwy, ale zaskarbił sobie wdzięczność tych dłużników i przez to zapewnił sobie lepszą przyszłość. Dobrze. Kolejne pytanie jest od Roberta. Czy znalezienie właściwego klucza do samej przypowieści z Łukasza 16, rozdział 1 do 8, warunkuje w jakiś sposób poprawne lub błędne zrozumienie wypowiedzi Jezusa z wersu 9? W jaki sposób ta przypowieść, to jak tę przypowieść zrozumiemy, no, warunkuje te ostateczne przysłowie, czy ostateczną naukę Pana Jezusa o tym, żeby pozyskiwać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. To jest dokładnie to, co jest w wersecie 9, jak ktoś nie ma tego Pisma Świętego akurat. Jakbyśmy otwarli sobie tekst grecki tej przypowieści i zestawili ze sobą 4 werset i 9 werset, okazuje się, że tam jest bardzo kalka w kalkę różne zwroty i nawet te same słowa występują, czyli Pan Jezus ewidentnie nawiązuje wprost do przypowieści, to na pewno. I tak jak ten rządca czynił sobie przyjaciół, żeby zadbać o przyszłość i zostać przyjęty do domu, tak samo tutaj Pan Jezus mówi sobie, czyńcie dosłownie przyjaciół, aby gdy się skończy, przyjęto was do domów niebieskich. Czyli no, chodzi o to, że tak, rzeczywiście zrozumienie tej przypowieści, że chodzi o myślenie perspektywiczne, eschatologiczne o swojej przyszłości, no jakoś warunkuje dobre odczytanie słów Pana Jezusa potem.
że to nie chodzi o, nie wiem, pochwałę nieuczciwości i tak dalej, którą potem pan jest wykluczy. Czyli w tym sensie tak, to jest jakiś warunek zrozumienia tych słów. Zaraz przeczytam pytanie od Damiana, ale wcześniej przypominam, że spotykamy się z ojcem Andrzejem Mońką, którego chcemy w tym roku wysłać na studia do Rzymu, studia biblijne. Witamy tych wszystkich, którzy w międzyczasie do nas dołączyli. To jest otwarty webinar, to znaczy ja tutaj staram się moderować, ale gospodarzami jesteście wy, więc bardzo zapraszam was do pytania, do pisania pytań w komentarzach, w czacie. Postaramy się je wszystkie zadać. Jak widać, ojciec Andrzej świetnie sobie radzi z pytaniami, i więc można śmiało zadawać mu pytania, różne trudne wersety Pisma Świętego, przynajmniej Nowego Testamentu, bo w Nowym Testamencie widać, że się świetnie porusza. Może zobaczymy, jak jest ze Starym Testamentem. Jest parę pytań też dotyczących samych studiów, nauki języków, studiowania Pisma Świętego. Do tych pytań wrócimy na końcu rozmowy, bo wtedy też będę chciał zapytać ojca Andrzeja, w zasadzie po co on jedzie na te studia do Rzymu i po co mu są te studia potrzebne. Więc nie bójcie się, nie zapomnieliśmy o waszych pytaniach, ale zostawiamy je na koniec, też żeby tak się skupić na razie na temacie tej i innych przypowieści. I ja mam dla was też takie zadanie, które już tutaj postawiłem. Ono wychodzi z tego, że Łukasz może być takim dobrym nauczycielem dla przedsiębiorców, małych, dużych, średnich, wielkich. Więc może macie jakieś pytania, jakieś obserwacje, no, czego moglibyśmy, albo czego chcielibyśmy się dowiedzieć, no, z takiej właśnie Ewangelii dla ludzi, którzy obracają ziemską monetą, ale chcieliby za tę monetę, czy obracając tą monetą, no, zapewnić sobie, czy przynajmniej nie zaprzepaścić miejsca w niebieskim domu. I już wracam do pytania od Damiana. Czy tylko po owocach możemy być pewni dobrej drogi nawrócenia, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 5, wersety 16-26, a mianowicie widząc zmianę? Jeżeli chwileczkę poczekacie, to ja ten werset dokładnie przeczytam, bo nie wszyscy znamy Pismo Święte na pamięć, przynajmniej chyba niewielu jest takich, którzy by je na pamięć znało. Więc ten fragment, o który pyta Damian, brzmi w tłumaczeniu naszej tysiąclatki. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czar, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, tak jak już to zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. To był list do Galatów, 5 rozdział, wersety od 16 do 26. I w związku z tym przypomnę pytanie, czy tylko po owocach możemy być pewni dobrej drogi nawrócenia, jak pisze święty Paweł w tym fragmencie, widząc zmianę? No powiedziałbym tak, że na pewno po owocach, czy tylko po owocach, to musiałbym się zastanowić, czy są jeszcze jakieś takie kryteria, warunki. No pewnie coś by się znalazło, ale tak. List do Galatów należy do korpusu Pawłowego, czyli że to jest list, który z całą pewnością napisał święty Paweł, i list do Rzymian także. W tym liście do Rzymian, tak zbierając całą naukę Pawła, powiedzielibyśmy w ten sposób, że tak, rzeczywiście usprawiedliwienie człowieka jest darmowe, dane nam przez Pana Boga i jest też
wynikiem współpracy zresztą łaski i Pana Boga. I jest to dar Pana Boga, który przyjmujemy. Ale teraz, współpracując z tą łaską, jeżeli odpowiadamy na ten dar, to rzeczywiście w naszym życiu powinny się pojawić te dobre uczynki, nie jako warunek usprawiedliwienia, ale jako skutek usprawiedliwienia. I one też potem owocują. To znaczy te owoce, to jest konsekwencja jakiejś takiej dobrej drogi. To rzeczywiście jest jakiś papierek lakmusowy tego, czy idziemy dobrze, czy nie. Czyli jeżeli w naszym życiu w przeciągu 10, 20, 30 lat nie odczuwamy tego, że potrafię jakoś bardziej kochać, że mam więcej pokoju w sobie, jakiejś cierpliwości i tak dalej, to znaczy zadałbym sobie pytanie takie bardzo odważne, czy gdzieś tam coś szwankuje na jakimś tam poziomie. Bo tak rzeczywiście jest, że łaska nas coraz bardziej zmienia od środku, doskonali naszą naturę i no i to są te owoce później, które powinny się pojawić. Jakiś pokój, radość, to co wymienia Paweł. To jest model, do którego wszyscy dążymy, ale jednak tak porównując nasze życie w kategoriach jakichś tam lat, to powinno w tą stronę iść. I to rzeczywiście jest jakimś bardzo zachęcam. Tak, bardzo zachęcam Was do zadawania pytań, a czekając na kolejne pytania dotyczące tej czy innych przypowieści, taki temat zasugerowany to jest ta ekonomia niebieska. A ja mam takie pytanie, Andrzeju, bo rzeczywiście często zadajemy sobie takie pytanie, no ale ja się tak staram, modlę się, no i nie wychodzi, tak? Te same grzechy się pojawiają, nie widzę jakoś cnót. A żeby jeszcze bardziej to skomplikować, to nie wiem, czy czytałeś, jest taka przepiękna książka, no w zasadzie nie autorstwa, tylko zebrana po śmierci matki Teresy, która jest takim świadectwem ogromnych ciemności, których ona faktycznie przeżyła całe życie. I wszyscy z zewnątrz widzieli, jakie ma cnoty, jakim światłem żyje. Ona była światłem dla wszystkich, a była jedyną osobą, która tego światła nie widziała. No i taka osoba mogłaby sobie zadać pytanie, gdzie są te owoce? Tak? To kto te owoce stwierdza? To prawda. Tylko ci, którzy obserwowali siostrę Teresę z Kalkuty z zewnątrz, te owoce widzieli. I to jest też jakieś prawo tego życia duchowego, że często przed nami są te rzeczy ukrywane, mimo że my wydajemy się dla ludzi nie pełni pokoju, czy radości, czy mamy jakieś, w sobie jakieś takie dary, które sami sobie nie rozpoznajemy. Czyli innymi słowy, rzeczywiście dobrze jest mieć jakiegoś towarzysza, który z zewnątrz popatrzy na nasze życie też i który nam powie, właśnie, który nas obserwuje latami i tak dalej, czy jakoś zobiektywizuje te nasze subiektywne doświadczenia, które rzeczywiście akurat matka Teresa to miała wielką próbę w ciągu życia, jakieś te noce ciemności trwające latami, ale myślę, że to, co ją mogło uratować, to właśnie jakieś kierownictwo duchowe, ktoś z boku, który jej towarzyszył, który odpowiedział, uspokajał i tak dalej. Czyli potrzebujemy tych przyjaciół nie tylko, żeby nas tak wprowadzili, wyjednali miejsce w przybytkach niebieskich, ale potrzebujemy ich tutaj też na ziemi, żeby nas utwierdzali, tak? Utwierdzali w naszej drodze, czasem ufali w naszym imieniu, czy byli naszym takim potwierdzeniem. Słuchajcie, te pytania dotyczące przypowieści cały czas możecie pisać, ale ponieważ już się trochę pojawiło kolejnych pytań dotyczących tej trzeciej części naszego spotkania, to pozwólcie, że oddam od razu głos Urszuli, która ma takie pytanie do Andrzeja. Jako przedsiębiorca zastanawiam się, jaki będzie zysk z inwestycji. To znaczy, jak ojciec Andrzej zamierza wykorzystać swoją zdobytą wiedzę? Sprytne pytanie. No, ale tak, zamierzam. Nie odpowiadałeś na pytanie w Piśmie Świętym, to teraz o sobie. Dobrze. Od zawsze, czy od, może od zawsze to przesadziłem, ale od wielu lat w tym głoszeniu dobrej nowiny rzeczywiście też gdzieś tam dominowało takie pragnienie dzielenia się jakby wiedzą biblijną, czy zapalaniem, tak jak ja sam uwielbiam czytać Biblię i ją kocham, czytać, medytować i cały czas odkrywać różne nowe rzeczy, że chciałem ten entuzjazm jakoś przelać i przekazać dalej tą sztafetę. I od zawsze pragnieniem moim było to, żeby formować innych
ludzi, czyli dawać jakąś konkretną wiedzę biblijną. To znaczy, bardzo cenię, sam uczestniczyłem w spotkaniach typu krąg biblijny, że słowo, które jest żywe, rzeczywiście mówi do nas tu i teraz i to jest najważniejsze i nie trzeba żadnych studiów biblijnych, żeby słowo przemówiło do mnie. Ale jeżeli z tym słowem chcemy się zaprzyjaźnić i dłużej z nim pobyć, jakąś przygodę rozpocząć, to rzeczywiście, i szczególnie Stary Testament jest trudny. To znaczy jest wiele różnych trudnych fragmentów, które bez wiedzy, bez kontekstu historycznego, geograficznego, archeologicznego, tego całego backgroundu, trudno albo trudniej jest zrozumieć. I zawsze chciałem po prostu dać taką systematyczną i przystępną wiedzę, żeby pomóc jakby w tej przygodzie w czytaniu Pisma Świętego Starego czy Nowego Testamentu. Że te narzędzia, które mamy, tak jak powiedziałeś, nie wszystko wiemy, co nie każdą tajemnicę z Biblii potrafimy odnaleźć, odkryć, ale wiele narzędzi jednak bardzo uspokaja, porządkuje, wiele rzeczy się wyjaśnia właśnie przez to, że zdobywamy wiedzę na jakiś temat. I to chciałbym zrobić, czyli zdobyć wiedzę. Jest pedagogiczny, taki praktyczny, mnie interesuje, interesował zawsze. No tak. No ale wiesz, różnych kursów biblijnych też już troszkę jest, tak? Są te kursy też w naszych szkołach teologicznych, są różne propozycje w Warszawie, we Wrocławiu, w Lublinie. No oczywiście Salwatorianie od lat prowadzą kursy, jest tam trudno się strasznie dostać na te rekolekcje, więc pewnie konkurencja im nie zagrozi, a pomoże tym wszystkim, dla których brakuje miejsca. A na czym ta szkoła, te kursy biblijne, o których ty mówisz, miałyby polegać? To byłoby jakieś stacjonarne, to byłyby całe takie zjazdy o Piśmie Świętym, jakieś takie wyjazdy rekolekcyjne? Jak sobie to w praktyce wyobrażasz? To oczywiście może się na wiele sposobów rozstrzygać i rozbijać, ale jakbym mógł sobie tak zamarzyć teraz, to rzeczywiście jest paru też braci w prowincji, którzy są w trakcie albo skończyli jakieś studia biblijne, którzy mają podobne jak ja pragnienia. I tak sobie rozmawialiśmy o tym, nie chcę tu nic narzucać prowincji czy prowincjonalowi i tak dalej. Mówię o swoim pragnieniu teraz, żeby na przykład w takim domie, jakim jest Korbielów, który jest pięknie usytuowany, stworzyć taką szkołę biblijną, rzeczywiście stacjonarną, którą mogą być połączeniem rekolekcji, ale też właśnie wykładów, czyli być jakąś taką hybrydą rekolekcyjną, wykładową, dającą formację, która, no i wytworzenie jakiejś takiej marki, czyli tego miejsca, że tam co jakiś czas cyklicznie byłyby jakieś wykłady biblijne, albo jakieś tematyczne, albo jakieś takie całościowe syntezy Starego Nowego Testamentu, albo wstęp do proroków i wszystkich proroków, albo księgi historyczne, albo Nowy Testament, Paweł, Jan, cokolwiek mogło być takie właśnie syntetyczne jakieś bloki, albo też takie cykliczne, że idziemy po kolei ileś tych spotkań w ciągu roku i mamy przez jakiś czas taką systematyczną, uporządkowaną wiedzę, też mam nadzieję, przystępny sposób przekazaną. Ale tak tylko stacjonarnie, czy przez internet też? No bo Korbielów jest przepiękny, no ale to jednak z wielu miejsc jest daleka droga. Prawie z wszystkich, bo ta droga jak na razie za dobra nie jest. Jak słuchałem na jacyś samorządowcy albo ktoś z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, to poprosimy jakieś szybsze sposoby dojechania do Korbielowa. Bo jest piękne miejsce, ale strasznie długo dojechać i ostatnio o mało co nam się nie zerwało koło od tych dziur. No, oczywiście, oczywiście, to też nie musi być Korbielów, ale ja lubię to miejsce po prostu. Natomiast tak, myślę, że internet to jest rzecz jeszcze do wykorzystania. Wiele już takich blogów, formacji jest w internecie i to byłaby pewnie kolejna z propozycji internetowych. Ona ma tą przewagę, że po prostu jest dostępna dla każdego w każdym czasie i jest też nagrywana, że można ją odtworzyć w dowolnym momencie. I tak, myślę, że jak najbardziej takiej formy albo tego typu, że Q&A, takich pytań, jak najbardziej jest na to otwarty. To teraz wrócimy do pytania Joanny, które prawie na samym początku spotkania się pojawiło. Joanna pyta, jaki polski kurs szkoły biblijną polecasz ojcze Andrzeju dla osób świeckich zainteresowanych Słowem Bożym i głoszeniem Ewangelii? Oczywiście polecamy zamrozić się w kapsule czasu na najbliższe 4 lata,
może 5 i odmrozić się i wtedy będzie można przyjść do szkoły, którą Andrzej z innymi braćmi założy. Ale jeżeli nie chcemy się zamrażać, to gdzie dzisiaj byś kogoś odesłał? No, nie sposób nie wspomnieć o naszych szkołach, które działają, DSFT, które działają w wielu dużych miastach, które dają też szerszą formację teologiczno-filozoficzną, ale i biblijną. I ona jest taka pogłębiona i też, myślę, całościowa. Tylko ona jest wymagająca, bo to rzeczywiście jest dużo tych wykładów i są regularne, więc to trzeba by poświęcić dużo czasu. Wiem, że taka szkoła jest w Gdańsku bodaj stworzona, stacjonarna, tylko właśnie to jest stacjonarna. Ja, co mogę polecić, co jest dostępne dla tego, to jest taki barcz, pan Marcin Majewski, który tutaj wykłada w Krakowie, który nagrał już wiele filmów i też bardzo taki przystępny i systematyczny sposób przedstawia problemy biblijne Starego Testamentu właśnie. Nie, mniej jest takich specjalistów tego typu. I bardzo polecam jego kanał, żeby tam wejść i tam ma na przykład wprowadzenie do Tory, według mnie wyśmienite z 15 wykładów, który naprawdę na takim poziomie też akademickim, ale bardzo przystępnym tłumaczy wiele rzeczy z pięcioksięgu, ale on, ten kanał się rozwija bardzo dużo już z filmów, więc na przykład polecam Marcina Majewskiego. No to ja mógłbym takie zadać pytanie adwokata diabła, to po co jeszcze jedna szkoła? Jak już jest taka doda Marcina Majewskiego i tu Marcinowi Majewskiemu niczego nie zarzucamy, to czy jest miejsce na jeszcze jedną szkołę Andrzeja Mońki i and Brothers? Oczywiście, bo każdy to zrobi w swój sposób niepowtarzalny, jeszcze z rysem dominikańskim. Ale tak mówiąc, że bardziej serio, to każdy, kto miał kontakt z jakimś biblistą, kimś, kto się zajmuje Biblią, wie, że to są ludzie, którzy mają kalendarz pięty. Oni by chętnie połowę tych, już i tak z połowy tych propozycji muszą zrezygnować, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie, bardzo wiele grup, wspólnot prosi o jakieś wykłady, rekolekcje, konferencje na temat Biblii, więc widać po prostu, że jest zapotrzebowanie wśród, no wśród ludzi na taką pogłębioną też formację biblijną. Więc czy to będzie, myślę, online, że będzie. Widać duże zapotrzebowanie. Myślę, że będzie potrzebne. Tutaj też zdradzę i będzie taka mała autoreklama. W ostatnich dniach przeprowadzałem też wywiad do sierpniowego miesięcznika W drodze dotyczący syntez synodalnych. I zastanawialiśmy się z moją rozmówczynią, która na razie niech pozostaje tajemnicza, jakie wspólne rzeczy odkryliśmy w czasie tych rozmów synodalnych. I co ciekawe, tym, co się pojawiało w praktycznie wszystkich syntezach, to jest niesamowite pragnienie pogłębienia wiary, wiedzy o Piśmie Świętym. I to wyszło w ankietach. Tak? To nie wyszło w ankietach szkół teologicznych, to wyszło w ankietach synodalnych. Pytanie od Urszuli, dopowiedzenie od Urszuli, naszego przedsiębiorcy. Chodzi mi o to, czy ojciec Andrzej zamierza na przykład prowadzić warsztaty dla takich osób jak ja, które starają się czytać Biblię, ale mają z tym kłopot. To znaczy nie rozumieją takich słów jak na przykład talent. Tak. Odpowiadam bardzo krótko. Tak. Czyli te wszystkie trudne momenty w Piśmie Świętym właśnie. Chodzi mi o to, że jest też tak, że wiedza czasem porządkuje i naprawdę ułatwia rozumienie bardzo tych fragmentów, które sobie wydają się trudne, niezrozumiałe, szczególnie jeśli chodzi o tam Stary Testament. Więc tego typu warsztaty, tak, właśnie jak najbardziej, też z możliwością właśnie, o to też by chodziło, no, taką otwartą, to znaczy, że to bardziej potrzeby też odbiorcy, nie? Czyli jakieś pytania, zadać otwarta takie pytania, rozmowa tak jak na ktoś temat chce. Biblii. No, coś tego typu, nie? Tak teraz. Dobrze, to znowuż myślę krótkie pytanie, krótka odpowiedź od Roberta. Ile trzeba będzie czekać, aż ojciec Andrzej wróci z Rzymu? No niestety te studia są wymagające i potrzeba trochę czasu, żeby je skończyć. Licencja trwa 4 lata. Licencjat na Biblikum. I potem jest pytanie, na które jeszcze dzisiaj nie odpowiadam, czy jeszcze kolejne, wydaje mi się, 4 byłyby na napisanie doktoratu,
czy w samym Rzymie, czy nie wiem, w Fryburgu, Jerozolimie, czy tu w Polsce też jest taka możliwość. Tego nie wiem i trudno mi na tym etapie o tym decydować, bo to jeszcze nie zaczęłam nawet licencjatu, więc nie wiem, jak ja się będę czuł, na ile to mnie będzie przerastać, albo na ile też będę miał predyspozycję, żeby dalej studiować, ale na ile powiem, że to jednak wystarczy. Więc jedną rzecz od razu może tak wyjaśnijmy, bo tutaj są pewne, może być pewna dwuznaczność, jak przechodzimy między systemem świeckim i kościelnym stopni naukowych, ponieważ jak słyszymy licencjat, to się wydaje matura plus 3 lata, tak? Ale ten licencjat biblijny to jest coś innego, tak? To licencjat biblijny na czym polega? No, licencjat biblijny, bo licencjat, no właśnie, to jest inny porządek. To nie jest powieść studiów humanistycznych, to jest, można powiedzieć, taki półdoktorat, albo daje kompetencje do tego, żeby wykładać na uczelniach katolickich czy papieskich dany przedmiot. To jest licencjat w tym papieskim Tak, czy to jest taki kościele. licencjat magister plus 3 lata, plus jeszcze wcześniej taki zerowy rok propedeutyczny, w Tak. którym Andrzej będzie przede wszystkim studiował języki. I w związku z tym od razu pozwolę sobie przeczytać kolejne pytanie od Kamila. Andrzej, będziesz studiował dużo dziwnych języków, może nie aż tak dziwnych jak Igor, z którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. I Kamil ma takie pytanie. Czy Andrzej ma jakieś sposoby na naukę języków starożytnych? Ręcznie robione fiszki, aplikacje, inne narzędzia? No, Andrzej jeszcze nie studiował nigdy profesjonalnie, systematycznie języków starożytnych, tylko nowożytne. I to jednak jest różnica, bo te nowe starożytne są językami martwymi, więc to często jest bardziej jak taka zagadka matematyczna, którą trzeba rozwikłać, różne formy, które trzeba wpaść na nie. To znaczy, no tak, już tutaj Grekę i Grekę całą miałem, powiedzmy, w naszym kolegium dodatkowo tam 2 lata łącznie, zrobiliśmy całą gramatykę hebrajski rok, ale nie było to nigdy, powiedzmy, tak, no, zrobione profesjonalnie. Więc trudno powiedzieć, ponieważ też każdy ma swój sposób uczenia się w ogóle, że dla kogoś będzie łatwiej fiszki, dla któregoś czytanie po prostu jakiejś łatwiejszej Ewangelii bym proponował zacząć od Marka czy Jana, to na pewno. Plus to, że dzisiaj rzeczywiście są już takie narzędzia biblijne, że odchodzi tak praktycznie, jak ktoś nie ma czasu na takie studiowanie profesjonalne, odchodzi ta cała sfera z uczeniem się słów na pamięć. To znaczy bardziej chodziłoby o zrozumienie gramatyki, żeby wiedzieć, jak dane słowo, dane zdanie jest, dlaczego taki czas i tak dalej, że to może dużo więcej dawać, a często same słowa, no to nawet tak Bible Works, na przykład taki program, najeżdżając na słowo, już mamy tłumaczenie go i tak dalej. Choć oczywiście, no, jak ktoś zna, no, to może się poruszać szybciej i bieglej, ale nie jest to jakby no, konieczne. Też dzisiaj są takie narzędzia, że ktoś naprawdę może niewielkim nawet kosztem orientować się w tych starożytnych językach. No to po co ty masz tyle czasu i to jeszcze w Rzymie spędzać na studiowaniu tych języków, skoro mamy już boty, chatboty, różne programy, które za ciebie to zrobią? Może po prostu po co wysyłać cię na takie skomplikowane studia, jak zadasz pytanie i komputer ci odpowie? No jakby tak było, to byłoby też dobrze, no bo poza samymi językami, to jest oczywiście jakiś warunek podstawowy i wstępny i to jest narzędzie do tego, żeby badać Pismo Święte dalej. Bez Czyli tego nie trudno sobie wpuszczą. wyobrazić, że ktoś profesjonalnie... Odpowie. Proszę? Tak? Bez tego na studia dalsze nie wpuszczą, to jest jeden z najtrudniejszych egzaminów, są zaraz po tym zerowym roku z języków. No tak. No a potem jest cały ten świat Biblii, czyli historia, archeologia, egzegeza, hermeneutyka biblijna i tak dalej, i tak dalej. I te języki są już tylko narzędziem podstawowym, które każdy gdzieś tam się zakłada, że już ma. I no, służą do tego, jaki punkt wyjścia, żeby dalej profesjonalnie Biblię studiować. Dobrze, słuchajcie, powoli będziemy się zbliżać do końca naszego spotkania. Mamy jeszcze 2 pytania w kolejce. Może znajdzie się miejsce na jeszcze jedno, jeżeli ktoś szybko wskoczy. Natomiast teraz pytanie zadaje Bablam. Pytanie zadaje Bablam.
I to pytanie brzmi: a ile ojciec Andrzej Mońka jest w zakonie i czy poczuł powołanie od Boga, czy sam tak chciał? Zaczynając od końca, myślę, że to Pan Bóg powołuje jednak i to powołanie rozumiem jako gdzieś tam włożenie w nas najgłębszych pragnień, które jak się odkrywa, to są właśnie spójne z tą wolą Pana Boga i można wtedy żyć szczęśliwie i na swoim miejscu i tak się właśnie czuję, jako wybrałbym to samo jeszcze raz, czuję się szczęśliwy na swoim miejscu, a w zakonie jestem od 2014 roku, wtedy zacząłem nowicjat. Księdzem jestem rok czasu i parę dni. Wspaniale. To w takim razie pytanie od Amadeusza. Jak ojciec Andrzej rozumie słowa, bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni niż synowie światłości? No, że rzeczywiście to Pan Jezus w ogóle stawia jako wzór te grządce, które z zabiegiem, które korzystając z dóbr tego świata pozyskuje sobie przyszłość i wyrzuca tym uczniom swoim, że oni nie potrafią tak obracać tymi swoimi talentami, dobrami, żeby jako synowie światłości właśnie myśleli o swojej przyszłości. Czyli tak, nawet prowokacyjnie Pan Jezus stawia tego syna tego świata jako wzór dla swoich uczniów, że on no, zabiega o tą swoją przyszłość. No to można Więc powiedzieć jest tak, to że, jakiś wyrzut. Taki, że w sprawach doczesnych to wy potraficie zadbać o swoją skórę. A jak chodzi o sprawy naprawdę ważne, no to jesteście tacy mle, no, no nie udało się. Okej. Ostatnie z pytań, które się pojawiły, ale jeszcze jest szansa wskoczyć do kolejki. Pytanie z serii właśnie tej ekonomii niebieskiej świętego Łukasza. Pytanie od Agneli. Kiedy Jezusa spotyka bogaty młodzieniec, a Jezus mówi, że ma rozdać wszystko, co ma, dlaczego Jezus warunkuje jego szczęście od rozdawania jego majątku? Jeśli chcesz być doskonały, mówi, wiesz, co masz czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, przestrzegaj przykazań, to czynię od początku. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko i pójdź za mną. To jest wezwanie do, oczywiście, miłość nie ma jakiejś tam granicy i odpowiedzi na miłość Pana Boga. I to są ludzie, którzy tak zrobili, Franciszek czy Antoni, tak zupełnie, dosłownie to potraktowali, ale też przywołałbym postać Zacheusza na przykład, który oddał połowę swojego majątku i Pan Jezus go pochwalił, mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego, tak? Czyli to też nie musimy się tam od razu, nie wiem, biczować w cudzysłowie, że nie rozdaliśmy całego majątku, który mamy, bo tylko to jest warunek szczęścia całkowitego. Oczywiście takie hojne odpowiedzenie na wezwanie Pana Boga, to tak, wydaje mi się, że to jest mało kto potrafi tak zrobić, że to pojawi się to szczęście i pokój ostatecznie. Ale też no, zobaczmy, że uczniowie też mieli trzos, i też mieli pieniądze i tak dalej, więc no, takie zupełnie dosłowne, literalne rozumienie też ma takiej też potrzeby. No, a może to jest jakaś też taka ironia Pana Jezusa, tak? Takie, ten młodzieniec dążył, taka ironia przeciwko perfekcjonizmowi, tak? On chciał zdobyć 100 na 100 punktów, a nawet może 120 na 100 możliwych i mówi, ja już wszystko zrobiłem, co? Pochwal mnie, pochwal mnie, pochwal mnie. A Pan Jezus mówi, chcesz być doskonały? Zawsze możesz zrobić więcej, tak? Ale czy rzeczywiście chodzi o taką doskonałość na sobie skoncentrowaną, czy takie oddawanie, które jest płodne, z którego inni mogą żyć, tak? Czy chodzi o mnie, kiedy daję, czy o tego drugiego człowieka? No to jest pytanie retoryczne, myślę. Słuchajcie, chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za udział w naszym webinarze. No dokładnie to samo, co było na poprzednim spotkaniu z Igorem. Ja znam Igora, znam Andrzeja i kiedy czasami zastanawiam się, no w zasadzie, dlaczego mam prosić Was o wsparcie na te studia, czy to nie jest jakąś bezczelnością z mojej strony, czy ja tak naprawdę w ogóle jestem na miejscu w zakonie żebraczym, bo ja żebrać nie potrafię, żebrać się wstydzę, kopać nie chcę.
to kiedy mam jakieś takie wątpliwości, czy wolno mi prosić o wsparcie, to sobie myślę o Andrzeju, to sobie myślę o Igorze. Wiem, jakimi są ludźmi, wiem, jakie mają talenty i wiem, co się może z tymi talentami stać, jeżeli w nie zainwestujemy, jeżeli odważy się poprosić o wsparcie. I to mi dodaje sił. Ale żeby to się mogło stać, to trzeba też poznać, kim są Andrzej, kim są Igor, żebyście chociaż troszeczkę wiedzieli, dlaczego czasem różne takie dziwne rzeczy robimy, prosząc o pieniądze i prosząc o wsparcie, o modlitwę. Wysyłamy Andrzeja i Igora do Rzymu na studia patrystyczne, na studia biblijne. Akcja Bracia do Rzymu. Bardzo, bardzo prosimy Was o wsparcie. Dziękujemy Wam za to wsparcie. Jeżeli już żeście wsparli Andrzeja i Igora, to może opowiedzcie o tym swoim znajomym. Jeżeli podobało Wam się to spotkanie, ten webinar czy poprzedni, no to polećcie też znajomym. One wszystkie są dostępne na YouTubie kanału dominikanie.pl. W ogóle bardzo polecam, żeby sobie zasubskrybować ten kanał, bo to niestety tak nie jest, że będzie się spontanicznie wyświetlało nowe, tylko te algorytmy YouTube'a tak działają, że, no, że to czasem może być ukryte. Ale jak sobie zasubskrybujecie, oznaczycie tam, to będzie Wam się na tablicy wyświetlały nowe rzeczy, nowe nowości. Zapraszam Was bardzo też do śledzenia naszych kanałów społecznościowych, oczywiście dominikanie.pl, ale również Dominikańskie Studium i na Facebooku, i na Instagramie. No i opowiadania o tym, co żeście tutaj usłyszeli, czy to jest warte wspierania i czy dlaczego warto dołączyć do naszej drużyny. Ostatnie słowo oddam, tak jak poprzednim razem, Andrzejowi, znaczy wtedy Igorowi oddałem, ale niech będzie jeszcze jedno pytanie ostatniej szansy, już naprawdę ostatnie. Jeszcze raz od Agnieli, czy Anieli. Czasem słuchając biblistów, oni mówią, że w oryginale jest tam słowo. Gdzie możemy mieć dostęp do tych oryginalnych wydań? Bardzo bym polecił interlinearną Biblię na przykład. Co to jest wydania wokacją, kiedy mamy właśnie tekst grecki, a pod nim dosłowne tłumaczenie danego wyrazu i to konsekwentnie w tym samym wydaniu. Więc to jest takie bardzo no, dostępne niemalże bez żadnej, no tak, bez żadnej znajomości języka greckiego czy hebrajskiego. I tam można odkrywać różne rzeczy i porównywać rzeczywiście, tu dosłownie znaczy to co innego i tak dalej. Więc to jest na pewno dobra rzecz. To jest dużo programów typu Logos albo Bible Works, które oferują takie narzędzia. Aplikacje są też na telefonie. O, bardzo proszę. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie pytania. Dziękuję Wam za Waszą obecność i ostatnie słowo pożegnania, pozdrowienia do Andrzeja. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za Wasze pytania, że dużo takich ciekawych, też niełatwych, czy mnie konfrontowało. Mam nadzieję, że ten egzamin dzisiaj zdałem online. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Tak wiele osób już płaciło na te studia, że możemy z Igorem pojechać i tam realizować swoje marzenie, żeby potem to też rozdawać i zapalać dalej swoją pasją innych ludzi. Pamiętam o Was w modlitwie. Jeżeli możecie i chcecie, to prosimy jeszcze dalej o Waszym wsparcie finansowe, ale też duchowe, żebyśmy rzeczywiście tam dobrze ten czas spędzili i owocnie i dali siebie wszystko. Gorąco Was do zobaczenia. Pozdrawiamy, żegnamy się z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Ci vediamo a Roma.